Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. To jest moje drugie podejście do tego materiału, ponieważ w trakcie ładowania się misji, po już deploymencie moich broni i tak dalej, wszystkiego, i w jeszcze wcześniejszym customizowaniu tych broni, spieprzył mi się podgląd. I przez to, że spieprzył się podgląd, to oczywiście też doba nie było całe nagranie. Tak więc tak tylko informuję, ale spokojnie, nic takiego się w sumie nie działo. Zaledwie jakieś, no dla was odcinkowo pewnie jest jakieś 5 minut, dla mnie 15, włączając kustomizację. Ale dobra, never mind. Wytworzyłem sobie poza nagraniem strój, ten Parasite Suit, na drugi level. Bo chyba miałem wystarczająco, tak mi się wydaje, w sensie mam drugi, ale teraz nie pamiętam, czy to w jaki sposób to w końcu uzyskałem, no ale nieważne. Jesteśmy w trakcie misji, znaczy w trakcie, rozpoczynamy misję 30 pod tytułem Skullface. Musimy się zakraść do miejsca, gdzie on jest i powstrzymać rozstawianie, w sensie nie możemy dopuścić do tego, żeby Sahelanthropus został puszczony na ten, na jakikolwiek pole bitwy. The research facility Emmerich was talking about is north of the Soviet base. That's where Skullface is keeping Sahelanthropus before setting it loose in Afghanistan. There's a good chance he's got nukes too. Boss, we need to figure out what Skullface is up to. If you make contact with him, get him to talk. The ethnic cleansing parasites. Sahelanthropus. Find out what his plans are. Czemu ja w sumie wzięli ze sobą? Jeszcze zrozumiem Emmericha, czemu wzięli, no bo no dość mocno jest odpowiedzialny za to, co się teraz dzieje. No głównie dlatego, że to on stworzył Sahelanthropusa. Ale dlaczego Ilaya ze sobą wzięli? Co ten dzieciak ma pomóc? W czym ma to pomóc? Wiecie, o co mi chodzi. Teraz przeładowujemy wszystkie broni, jakie mogę, bo tego bardziej nie przeładuję, tego też nie. Ale jeszcze tu mogę wrzucić jeden pocisk. Dobra, zeskok. 1,5 kilometra, czy no, niecałe. The infection won't spread into the surrounding regions. Still, I think they just exterminate the men who worked with them all this time. Skullface must be making his final play. Serio? Nie będzie tu żadnych ludzi? To jest porobane, że w takim wielkim kontenerze jest tylko 50 tych cennych materiałów. No bo mi to już tam niepotrzebne. A to jest tym białym. A w takim właśnie brązowym jest chyba 500. Tak to mniej więcej jest, że w białym jest 10 razy mniej niż w... O, zajebiście! Aha, okej. Snake, do you read me? I know more than anyone about OKB-0 and Sahelanthropus. Boss, I've made up my mind. I want to be of use to you, not him. Let me work to pay for what I've done. I'll prove it, that I've always been your ally. Boss, I'll be focused on coordinating backup here at Mother Base. Chain of command is still in place. If you have orders, give them through Miller as usual. Skullface is in OKB-0. Start by making contact with him. The facility itself is under the control of XOF, Cypher Strike Force. We have no hard data on their force strength. So your judgment in the field, XOF has occupied the facility. Analysis. Skullface must be close. Analysis complete.
Czekaj, czy dałby mi się to teraz zrobić po cichu? Niby... No dobra, dobra. W sumie jest noc, ale powoli jest ranek, więc... Bo jeszcze mnie tu oświetlają, więc gościu może mieć lepszą widoczność. O, świetnie, jeszcze mini tu brakowało. Jebany cymbał, kurwa cymbał, kropka exe. Czemu? No jaki bezsens! W ogóle nawet tego nie dotknąłem! Czemu to wybuchło? W ogóle teraz to się tak, jakbym komuś zarąbał Walkergeara, ale tego nie zrobiłem. Jezu, i oczywiście zapomniałem wysłać ci na te. Rozsyłać ludzi na misję. Nie side-upy, to complete deployment. Teraz wszyscy mają tutaj cały komplet po prostu wszystkiego. Wszystkich tutaj. Hełmów i tak dalej. Decoys, kamery. O, miny. Unit dispatched. Karabiny maszynowe, tego też nie lubię. Body armor, tego też nie chcemy. No i więcej ludzi nie wyślę, niestety. Jezu, i wszyscy w tych hełmach, no ale skam! To moja snajperka stoi totalnie useless! Ja tu nic nie zrobię tak naprawdę. Boże, jak idealnie gościu w mordę wymierzę. No, jak? No, come on, przez tą durną opietyną ruszać. Ej, to już żart teraz, tak? Wreszcie. Teraz ty. Zdążył? Nie zdążył, pięknie. Dobra, szkoda tego wybuchu miny, no ale dalej nie mam tego pojęcia, jakim prem w ogóle ona wybuchła. Dobra, tego mogę w sumie zejść od tyłu, albo strzelić od boku. Albo centralnie w mordę. Ale to drugie, znaczy to ostatnie będzie wymagało też trochę szczęścia. Bo myślałem przecież, że jest jeszcze jeden, ale na szczęście nie. Jeszcze jeden ziomeczek. Wow. Podziwiam, jak czasami pociski łapią, a tym bardziej czasami jak nie łapią ich strzał. Hitboxy w sensie. Kiedy podbiegłbym do niego, no ale... No, usłyszy mnie, niestety. Chodź mordo. Gadaj. I oznaczył mi kamery. Dobra, możemy go zabrać. To w sumie też. Dobra, gdzie są kamery? Gdzieś tu. To jest to, nie, to jest gun.
Ziomek. Tu jest jakaś kamera. Ja wątpię, że jest tylko jedna, no ale... Who knows? Że faktycznie jest tylko jedna. To nie. A++ do base develop, to możemy jeszcze wziąć. Najchętniej bym wszystkich pozabierał. Fakt, jest to troszeczkę marnowanie czasu z mojej strony, ale im mniej ludzi będzie miał tutaj school face, tym lepiej dla mnie. Ja tam zawsze mogę tych słabych po prostu zwolnić. Metalu. Jeszcze tego ziomeczka razem z... Działkiem zabierzemy. No i teraz... O, świetnie, jeszcze jeden snajper. Tam gdzieś. No, stać fokus na mnie. Ja się spojrzę gdzieś indziej. Analysis complete. No, bez żartów! Jak? Nie, no bez żartów! O, jeszcze czołg tu mają, super. Nie! Nie! Od checkpointu, bo mnie szlak trafi z tym normalnie. Tak dobrze szło, już miałem namierzonego. I co, akurat jak chciałem sobie zmienić pozycję i cofnąłem sobie menu, to mnie musiał zauważyć. Make contact with Skullface. Head for the silo at the facility's northernmost point. Dobra, poleć mi mocno po czasie, ale spróbuję użyć cygara i przyspieszyć czas. Nie, no. Stop. Zapomniałem, że muszę to kurde wybrać w taki sposób. Dobra. Dalej se chodzą. Ale jest ciemniej. Czyli powinno być lepiej dla mnie. No sign of Skullface or his Goliath. Surely they can't already have... No, never mind. A tu jest, dobra. Ten mnie zauważył. Albo tamten. Czy nie, bo ten jest snajper. Tu jest snajper. Nie mam bladego pojęcia, jak ja go trafiłem, ale okej. Okay. Spróbujmy tak totalnie w ogóle olać tych ludzi. Tylko ich usypiajmy i lećmy dalej. Nawet nie rozglądajmy się po tej bazie. Na dłuższą metę będzie mnie interesował tylko i wyłącznie dojście cichcem do tej bazy. Jest na tyle ciemno, że nikt nie powinien mnie tutaj zauważyć. Wtedy fakt, jakie oni stroje noszą, trochę mi nie pomaga. Bo ja jestem ciężki do zauważenia, ale oni niestety dla mnie też. Teraz
zrobimy może jeszcze raz z magazynkiem. Dobra. I niech se leżą. I tu nie powinien znaleźć. Oczywiście, że będzie w moją stronę. Wyłącz te lampy. Teraz by się wręcz bardziej pieseł przydał niż kłajec, co jest najlepsze. Tutaj stoi idiota w takim miejscu, że go nie ustrzelę z tej odległości, no. Oznacz typów. Jak na wyścigce, no? Najbezpieczniej to będzie raczej w tym miejscu. Bo... ten... on ma patrol dotąd, po czym idzie tam na boki. A ten ma tylko tak do połowy mostu mniej więcej. Znaleźć dobry moment, żeby przejść gdzieś bokiem. W górę? Nie. Głowę mam nad głową, żeby wskazała. Leci światełko. Między kontenery. Tych oczywiście nie zabieramy, bo zabranie ich na tak otwartym terenie to byłby czysty idiotyzm z mojej strony. Ale myślę, że moglibyśmy zgarnąć depa. Useless informacje dla mnie. Dobra, ale jego nie powinni już tutaj znaleźć. W tym razie jak się odwróci, dostanie ode mnie strzała na mordę. Dobrze, nie zdąży, a no to kończę. Tak jest, nie zdążył. Ale to tak mi średnio interesuje. Ciągnijmy go z dala od ludzi, zanim wejdzie. Dobra. To było mocno ryzykowne, bo nie wiedziałem, czy ktoś tu jest. Na szczęście nie. Okej. A jest tam w ogóle wyjście? Nie ma normalnego. Jest tylko wejście. To i z, ale nie ma tam przejścia dalej. Tak więc tak, skoro ciebie tu nikt nie powinien znaleźć, to ciebie zostawimy i... na poprawkę uśpimy. Śmigłowiec nie powinien mnie zauważyć. Tu jest czołg, za czołgiem jest gość. Zajebiście. Synek, proszę. Rzuć opam. Się odwrócił pięknie. I bardzo ładnie pójdzie to jeszcze sprawdzić, a ja mu dzięki temu wchodzę na plecy. Jezu, ale blisko jestem, że jeden. Ok.
O jakiej specjaliście gada? Boże, dajcie mi jakieś wartościowe informacje. No wiem, może specjalista ma S. O, plus. Centralnie nade mną jesteśmy, chłopiec. No akurat se musiał przejść, no. Ale w sumie tak dobrze, że się poświeciło, bo już chciałem cheatować dalej, nie? Na szczęście się wstrzymałem. O, tam jest zasilanie w ogóle, kurde. Gdzie go? Na szczęście nie. Nie jest odwrócony. Ci se gadają sami ze sobą, więc nie powinni mnie zauważyć. Go. Jeszcze z lampą. Ja przed nim się mogę bardzo ładnie schować. I teraz co? Muszę w sumie wejść tam i cheatować na górę. Cheatować, po prostu iść właściwie, cheatować. Jest ziomeczek na metal, na może na metal, na walker gearze. Do Metal Geara to my chcemy zlokalizować i chyba rozpieprzyć na kawałki. Mam wrażenie. Bo nic innego nie mogą chcieć zrobić z Halantropusem. Chyba, że zabrać do siebie. Ale tak czy siak, no. Chyba rozłożyć na kawałki. Okej, czy ja byłbym w stanie ich jakoś tutaj rozproszyć? Myślę, że tak. Rzucę może gdzieś... Tutaj, tam. Chociaż może nie będę musiał. Interesowali. Ale to będzie tyle. Tu na dole czeka mnie śmierć, jeśli tam spadnę, tak więc spadać nie chcę. Tu mam schody na górę. Dobra, właśnie czego usypiacz w pogotowiu. Grałem ich z ogłuszeniem na to. Oho, jest Psycho Mantis. Nie wiem, czy to jest skurde, z nie wygrywa go, chociaż w sumie to może być po prostu skryptowana scenka, więc... Tak, na pewno jest skryptowane. Boże, i tak mogłem to zrobić na stealthie. Nie, zachciało mi się bawić Rambo. Skąd ma ten karabin? Biegnij podwieźć się pod... ...śmigłowca. You two have known loss. And that loss torments you still. You hope hatred might someday replace the pain. But it never goes away. It makes a man hideous, inside and out. Wouldn't you agree? We both are demons. Our humanity won't return. You, me, we've no place to run, nowhere to hide. And that is why I'll show you my demon. Follow me, big boss! Hmm.
gościa, jak wymawiał to Demon, to zabrzmiał trochę jak aktor głosowy, który odkłada głos pod Kratosa. Czy chciałbym zdjąć wszystkich ludzi w tym miejscu, czy by wrócili? Czy może byłby tutaj pusto? No idźżesz! Just one possible solution derived by Cypher. My will is different. No. I've known you since your time at Langley. I've long been the other side of your coin. 1964, Soviet territory. Box's first mission. Any mess you made, I was there to clean up. You completed your task, and admirably. The information you returned was far more than enough to fill our pockets. With it, our futures became, more or less, set in stone. No nie atakują, co? Jest trochę dziwne, ale też trochę zrozumiałe. Then the major came to me with an idea. Washington doesn't know how to spend money, he said. I'd like to redirect it. His goal was an organization dedicated solely, covertly, to supporting America. Cypher. You know the rest. To him, it was mourning. The loss of his friend. Or rather, an act of revenge. On the world. But America, most of all. Co za klucze tam ma przy pasku? America is a country of liberty. A meeting of immigrants. Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. Their roots are varied, diverse. America's never been made up of just one. But he tried to forge a single consciousness for it and from it. The idea that every citizen would use free will to unite behind their country. Unilateralism like that can't be entrusted to any one individual. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. Powiesz coś jeszcze? Oczywiście milczymy niczym grób. Oj, to jest kascenka. Okej. Okay. To pogadajcie sobie, panowie. Z chęcią posłucham. To unite America and the entire world. The Major thought this was his friend's dream. But I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. War changed me.
And not only my visage, but words can kill. I was in z tym pasożytem to na pewno. Burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, it is no nation we inhabit, but a language. Make no mistake, our native tongue is our true fatherland. My fatherland, my truth was stolen from me. And so was my past. All that's left is the future. And mine is revenge. On those who leech off the words of their fellow man. This is what I learned from the Major. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as basis for control. Language codes, information codes, beamed all around us. Genetic codes, spanning history. By controlling the codes, Cypher Zero intends to unify. Codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth, that is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cypher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is ink. The word became flesh. The final parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will exterminate the English language. With this, I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again, reclaim their past, present, and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator to free the world from zero. Let the world be. Sans lingua franca, the world will be torn asunder. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pain. The world will need a new common tongue. A language of nukes. My metal ears shall be the thread by which all countries are bound together. Inequality. No words will be needed. Every man will be forced to recognize his neighbor. People will swallow their pain. They will link lost hands. And the world will become one. This war is peace. Leci w tle muzyczka, której użyłem do intra. The Maborg Sins of the Father. Nie, ale kurde... Skullface'owi już naprawdę padło na mózg, mam wrażenie.
się właśnie zastanawiam, zastanawiam się, dokąd jedziemy. The hands of the doomsday clock will roll on, regardless of zero. Sahelanthropus will take the first giant step into a brave new world. It is the bell with which a world trodden upon by words declares its independence. Co teraz? Jakby tu jest od cholery ludzi, a tego mecha najprawdopodobniej ktoś już pilotuje. I strzelam, że jest to właśnie Psycho Mantis. Chyba, że to działa na SI. Oczywiście, że mierzą we mnie wszystkim, czym mogą. Alamo? To jakieś nawiązanie? Czy walną tak po prostu? We're not the only demons in this world. Like you, vengeance is all he has. It's man's thirst for revenge that drives the times. Just as you live because of me, he lives because of you. Show him! Myślałem, o kogo chodzi. Szczerze, jego się tu nie spodziewałem. I co, nagle nie będzie atakował? Strzelać, unikać! Czy mnie zabije, jak mnie tylko dotknie? Aha. Halo? Co się dzieje? Pewnie strzelajcie w wielką kupę metalu, prawdopodobnie z tytanowym pancerzem. Co wy strzelacie, idioci? Zdarza mi trochę grabarza, który będzie musiał teraz strzelać z ziemi. Aha! Ciąg dalszy nastąpi! Zajebiście!
no ale to mnie akurat nie dziwi. No, godzina gry, a mam 54 nagrania. Żeby tą misję zrobić na S, to pewnie trzeba pominąć całą tą cutscenkę z gadaliną Skullface'a. No bo to de facto też nabija czas na liczniku. Ale dobra, to się później poprawi. Okej, okay, nie ma gadaliny. To pomijamy. Coś będzie? Nic. Dobra. To w takim razie ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym, w którym zajmiemy się następną misją fabularną. O proszę, muzyczka się dodała. Friday I'm in Love. To oczywiście tego do odznaczenia. A tutaj w kasetach co jest? Parasites, Metallic Arcaria i Sahelanthropus. Dobra, tylko na kiedy indziej. Jaka jest teraz misja? Sahelanthropus. Okej, okay, opis jest taki sam jak druga część opisu z misji Skullface. Ej, czy my będziemy się napieprzać z tym Metal Gearem? Okej. Okay. Ale jakby... To co, już koniec misji? Bo zwykle w Metal Gearach z Metal Gearem się walczy na La Grande Final. Who knows? Dobra. W tym odcinku to tyle. Do usłyszenia w następnym, w którym wykonamy tę misję. Na razie.